Zadanie. Dana jest liczba rzeczywista a. Wyznacz wszystkie liczby x spełniające równanie. Przypiszmy takie równanie. Tutaj należy na początku się zastanowić, czy korzystniej jest przenieść wszystkie x -y na lewą stronę, a liczby, czyli literki a jak kwadrat, na prawą stronę, czy robić to w inny sposób. Po krótkiej chwili zastanowienia zauważamy, że pierwsze dwa elementy dają nam wzór skróconego mnożenia. Widzisz? Kolejne elementy przypiszmy bez zmiany. Dodajmy tylko taki niepotrzebny nawias. I widać tutaj, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim elemencie mamy x minus a. Więc wyłączmy nawias przed nawias. x minus a razy, no właśnie, jak ten górny element podzielimy przez nawias. Ten drugi x minus a to zostanie nam pierwszy nawias. x plus a. No i teraz trzeba podzielić x minus a przez x minus a, to zostanie nam 1. I teraz zauważ, jeżeli byś pierwsze dwa elementy x plus a wymnożył przez nawias, otrzymujesz właśnie to górne wyrażenie, a jedynka przez nawias, no właśnie, to jest ten górny nawias. x minus a. W tym momencie rozłożyliśmy równanie na postać iloczynową. A kiedy iloczyn jest równy 0? Kiedy albo jeden nawias, albo drugi jest równy 0, więc je, zarówno jeden nawias, jak i drugi przyrównujemy do 0. Wiemy, że liczba a jest jakąś liczbą rzeczywistą, dlatego wyznaczamy rozwiązania x. Tutaj tylko minus a przeniesiemy na prawą stronę, zmienimy stronę, zmienimy znak i już mamy rozwiązanie. x równa się a. Tutaj z kolei a plus 1 przeniesiemy na drugą stronę, zmienimy stronę, zmienimy znak i już widzimy, że dla x równego a i x równego minus a minus 1 następujące równanie jest spełnione.